Od 24 do 26 maja Sopot zamieni się w stolicę polskiej piosenki, a wszystko za sprawą Polsat Super Hit Festival. Jakie niespodzianki w tym roku przygotowali organizatorzy i czy prowadzący stresują się przed swoimi koncertami? Idziemy zapytać. Ruszyły pierwsze przygotowania, ale właściwie wszystko jest już dobrze poukładane. Ale te ostatnie szlify to zawsze są tam, kiedy przyjeżdżamy, a przyjeżdżamy zawsze te 2-3 dni wcześniej, każdy przed swoim koncertem. No i wtedy są te ostatnie przygotowania i pełne zaangażowanie. A pamiętasz ten moment, kiedy zadzwonił telefon z propozycją, żebyś to właśnie ty poprowadziła Sopot Festiwal Polsatowski? Sama pani Nina mi zaproponowała to prowadzenie festiwalu, a jej się nie da odmówić. Po prostu ona powiedziała, że dam radę mimo wszystko. Mam 20 lat, więc mi wybaczą ludzie błędy jakieś, mam się nie stresować. No i jej zaufałam, wzięłam to, ale tak naprawdę nie wiedząc, co się pisze, bo to jest ogromna odpowiedzialność, no ale też ogromny zaszczyt. Praca na żywo ma swoje plusy, ale też ma jakieś swoje minusy, bo nie wszystko zawsze wychodzi. Pani pamięta jakieś takie sytuacje, kiedy nie wszystko poszło zgodnie z planem? Takich sytuacji jest mnóstwo, bo prowadzący musi reagować na bieżąco i też ratować takie sytuacje, tak? Kiedy na przykład zespół się nie zainstaluje i to się przedłuża. I to są takie sytuacje wysokiego napięcia, ale my musimy też zapominać o tym, co było. Jeżeli to były bardzo stresujące chwile, też i wymazujemy je szybko z pamięci, po prostu zostawiamy za sobą. To były niezliczone ilości takich sytuacji, ale cieszę się, że widzowie ich nie zauważyli, bo też o to chodzi w naszej pracy. Pani Marylo, tutaj niektórych pytałem, co robią na 2 tygodnie przed tym całym show. Oni mówią, że nic, a słyszałem, że pani jest gotowa już od pół roku, to prawda? Że ja to mam to wszystko wymyślone? No pewnie. Jakbym nie miała wymyślonego, nie miałabym koncepcji, jak się pojawię, co zaśpiewam, co będę miała na sobie, to bym umarła ze strachu, nie wiem, w życiu. Czy mam stres? Dzisiaj nie mam, ale na 5 sekund przed wyjściem będę miała. Zawsze mam. Ja mam w zasadzie wszystko już obcykane. Przetrenowane, kreacje czekają, mam fajną niespodziankę, no jak to zbywa z niespodziankami, nie wolno o nich mówić jeszcze na głos. Natomiast jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, no to nie pojawię się zupełnie sama na tej scenie. Z tego co wiem, też śpiewałam 2 piosenki Majkowana i byle jak, więc będzie na wpół. Spotkamy się po środku. Będzie trochę słońca, ale też troszeczkę no byle jak jest jednak balladą dość taką poruszającą i romantyczną, więc będzie i tak. Na koniec tylko zapytam, na który występ czekasz najbardziej? Oczywiście pewnie nie jeden, bo ta plejada gwiazd jest ogromna w tym roku. No, wielu też moich znajomych śpiewa, na przykład Małgosia, Margaret, która obok nas stoi, na nią bardzo czekam, ona też w ogóle teraz wydaje super płytę nową. No i czekam też na Pawła Domagałę, który jest naprawdę super artystą, bo i aktorem, i piosenkarzem. Myślę, że trudne zadanie będzie miał Michał Szpak, którego będę bardzo wspierał, bo go bardzo lubię, ponieważ trudno jest połączyć prowadzenie koncertu ze śpiewaniem. Czekam na występ Domagały, którego bardzo lubię. Drugi gość nam tak mówi. Poważnie? Bardzo go lubię, ma piękne oczy poza tym. Na czyje występy ty czekasz najbardziej? Swoje. A takiej odpowiedzi jeszcze nie miałem. Proszę. Fajnie usłyszeć Chylińską, bo jej występy to zawsze są takie spektakle muzyczne i oto jest dojrzała bardzo artystka. Na Marylę czekam, na Zenka Martyniuka też i w sumie chyba na wszystkich.